Co prawda sezon wakacyjny jeszcze przed nami, ale już teraz warto zainteresować się dodatkowymi źródłami zasilania na nasze wakacyjne, czy też nie tylko wakacyjne eskapady. Teraz zakończyły nam się sezon ferii, tak więc warto coś takiego wspomnieć, o czymś takim wspomnieć. Ja w tym momencie nabyłem sobie takie urządzenie, które warto przybliżyć, bo nie każdy wie, że takie urządzenia są na rynku, a często nam się zdarza, że gdzieś tam jesteśmy w trasie, gdzieś lecimy daleko samochodem, samolotem, nie mamy możliwości podłączenia normalnej ładowarki ściennej, więc przydałoby nam się taki power bank, czyli dodatkowa bateria, która pozwoli nam na naładowanie naszych mobilnych urządzeń. W tym momencie widzicie, jest to model KBC-L2B firmy Sanyo z linii Eneloop, która jest znana, jeśli chodzi o akumulatory, znana i lubiana. Od razu zwróćmy uwagę, co jest w pudełeczku, tak żeby sobie to rozpakować. Po kolei wyciągamy to, co tam jest. Dostajemy ładowarkę ścienną do ładowania naszego urządzenia. 5V 1A. Dostajemy taką fajną przejścióweczkę do ładowania z mini USB na mikro USB. Bardzo przydatne małe urządzonko. Otrzymujemy również przewodzik do ładowania mini USB, który będziemy mogli włożyć do tego urządzenia. I to w zasadzie wszystko i samo urządzenie. Samo urządzenie wygląda tak, jest bardzo małe, kompaktowe, posiada 5000 mAh zgodnie z tym, co producent deklaruje na pudełku. Mamy dwa wyjścia, czyli możemy równolegle ładować dwa urządzenia prądem 1A. I z drugiej strony mamy wejście, do którego podłączamy ładowarkę i zarówno możemy ładować nasze urządzenie z tej ładowarki, którą dostaliśmy w zestawie i również możemy ładować z innej ładowarki, która jest wyposażona w złącze mini USB. Za chwilę podłączę jakieś urządzenia, żeby zobaczyć, jak nam to ładowanie wygląda. W momencie podłączenia do zasilania nasze urządzenie zaczyna delikatnie pulsować niebieskim światłem, co sygnalizuje, że jest ono w trakcie ładowania. Możemy sprawdzić zawsze stan baterii poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku. Trzy długie mignięcia oznaczają, że bateria jest naładowana i można z niej korzystać, aby ładować urządzenia. Podłączymy tutaj takie urządzenie bardziej prądożerne niż zwykły telefon, czyli iPada. Podłączam do urządzenia, włączam. I jak widzicie w rogu, rozpoczął się proces ładowania. W tym momencie na polu namiotowym, gdzieś w górach, jeżeli nam nasze urządzenie, nawigacja satelitarna, czy coś, co może nam ratować życie, przestanie funkcjonować, wyciągamy nasz bank energii i w każdej chwili możemy sobie takie urządzenie podładować.